Dobra. Lepiej na A więc witam w kolejnej corocznej gali nagród Mini TV. Będzie to zakończenie roku 2017-2018. Będziemy wręczać nagrody, jak zwykle, i oglądać filmy. Zapraszam. A więc nagroda dla najlepszej aktorki w filmie ANI, Biuro Śledcze, wędruje do Weroniki Petrykowskiej. Mamie, tacie i dziadkom oraz babciom. Isu, masz się mnie słuchać. A ja idę do sklepu. Mam waszą córkę. Czekać. To chyba znaczy, że ją porwali. Jakie sprawy? Muszę go pokazać detektywom. Dlaczego nic nie odebrał tych pieniędzy? Co jest? Stój! Bo rodzice dawali nam za mało kasy i nie mogłyśmy iść na koncert. Stój! Nie! A więc najlepszym reporterem w filmie Fake News był Kamil Kucharski. Tutaj Kamila nie ma dzisiaj z nami, więc nie możemy wręczyć jego nagrody. No cóż, jego strata, nasz zysk. Panie przewodniczący, co pani skłoniło, żeby odłączyć się od miasta? Dziękujemy dla fake news, powiedział Kamil. Tak, studio! Słyszę was! Jestem na linii frontu! To jest tak bardzo niebezpiecznie! O! Żołnierz! Oj! Dziękujemy! Przełączam się do studia! Nie ewakuują się tysiące rodzin! Halo, łączę się ze studiem, halo! Jesteśmy w schronie, gdzie ukryło się kilka mieszkańców. Mamy! My też z tego frontu się ewakuujemy, do widzenia! Weźmy przygotowane kamery do studia! Państwa, ja wygrałem się z nimi, a oni biedą przede mną, a ja za nimi! Uwaga. Najlepsza aktorka w programie Survival Show i Ania Praczkowska! Właściwie Ani również nie ma dzisiaj z nami, więc nie możemy wręczyć jej nagrody. Więc nagroda zostaje tutaj. Pyszne! Zobaczymy, jak poradzi sobie ta drużyna. Łódź do pływania po jeziorach i morze. Okej, w takim razie przechodzimy dalej. Najlepsza aktorka w filmie Portal. Ta nagroda trafia do Martyny Nemczyńskiej. Jest to jej drugi Nemczyńska. Wreszcie coś odkryliśmy. Patrz! To są jakieś numery! Zobacz! Jeśli uda nam się go złamać, zobaczymy, co się stanie. To chyba będzie ślicznie tajne. Chodźcie tutaj! W sumie były jakieś dowody, że pomagała nam jakaś obca cywilizacja. Dobrze, w takim razie przechodzimy dalej. Następna nagroda. Najlepszy aktor w filmie Opiekunowie. Trafia do Olka Górajczyka. No, niestety
Olga również nie ma dzisiaj z nami, więc nagle również mu nie męczy. Dobra, zaraz będę. Dobra, dzieci. Robcie sobie co sami chcecie. Możecie sobie oglądać telewizję, grać na kopie. Nie wiem, chociaż się domyślam. Muszę znaleźć do was ojca. A, więc tutaj to. Ale co? To jest rzecz, którą zdobyliśmy z waszym ojcem. Już tu są. Kontynuujemy program. Następna nagroda dla najlepszej aktorki w filmie Dług 1 otrzymuje nie kto inny jak Ala Petkowska. Ale coś nie ma. Zobacz sobie. Pamiętasz naszego kuzyna? On podobno jest biznesmenem i jest bardzo bogaty. Może zostawiliśmy tego Daniela Wesety? Wesety. Nasza mama była kuzynką twojej mamy. No kurde, ja teraz zrobię bar! No ale list! To jest, że musimy iść do polskiego kasyna. Pani, ja mam oczko. A skąd my mieliśmy wiedzieć, że to twoje kasyna? Kredziłem, przecież wygrałam te pieniądze. Gdzie? W uniwersytecie, przecież nie oddamy te pieniądze. A więc nagroda dla najlepszej aktorki w filmie Inna obecność trafia do Klaudii Guzi. O, jej też nie ma z nami. Zapchałyśmy toaletę papierem toaletowym. No, zawołać następnych. Gorszej kary nie mogłeś mieć. Jest tutaj jakieś lustro? Nie, tutaj nie ma lustra. Nie będziesz tu się malować, pindrować. Prawda? Jestem. Nie będę. My też. A co to jest? Jakieś dziwne znaki? Szybko, bo się z nimi coś dziwnego dzieje. A więc następna nagroda dla najlepszej aktorki w filmie Zbrodnia w kawiarni trafia do Pauliny Sobczyk. Brawo! No, akurat tak się składa, że Paulina jest dzisiaj z nami tak dla odmiany, bo i reszty nie ma. Dziękuję moim rodzicom, moim dziadkom i mojej ciocie. Znowu ją wcześniej. To ona załatwiła komplikację. Proszę porozmawiać jeszcze ze mną w innej odsłonie, ja wam powiem coś więcej. Pardon. Czyli z kucharzem. Co to za tabletki? No jeśli mam być szczera, to trochę za bardzo mną w pracy pamięta. Kurczę, nie wiem, przecież ja jestem myśliwym, należy do związku. Czekaj, nie. Ale... Zobacz, trudno. No, bez przesady, no to... No, no nie, no nie, bez przesady. A ładnie w ogóle jest taki włosy? Dobra, to się jednak zmienia. To moje. A więc następna nagroda dla najlepszego aktora w filmie Zamach wędruje do... Igora Sasa. Nie ma. Ja chciałem powiedzieć, że gdyby nie moi rodzice, ani ich rodzice, ani rodzice ich rodziców, i rodzice ich rodziców, i rodzice ich rodziców, to mnie by tu nie było i dzięki nich właśnie tutaj jestem i chciałbym im bardzo podziękować. Nie ma.
Nie ruszać się! Cicho! Macie tu jakieś pomieszczenie zamykane na klucz? Nie no, w sumie to mogło być gorzej. Czy ich skoncentrować? No cóż! Chyba muszę się uświadomić pewnych rzeczy, że to wy mnie zatrudniliście. Pomyślałaś o tym? A więc kolejna nagroda wędruje do najlepszej aktorki w filmie Paranorma House. I ta nagroda wędruje do Gabrysi Domańskiej. No, niestety jej już nie ma w tej nagrodzie. Jezus, nawet zasięgu tu nie ma! Dziewczyny, to, że jestem najstarsza, to nie znaczy, że mnie tu nie ma. No ale zostawcie tą figurkę, a nie tu robicie... No, ale... Nieważne. Mama, miałam dziwny sen. Dziewczyny, powiedziałam wam, że tej figurki macie nie używać. Nie wiadomo, kto ją miał. Nie wiem, dziewczyny, po co wy otwierałyście to? Poczekajcie. Tutaj znaleźliśmy to rano przed śniadaniem. Leżała tutaj także ta laleczka. A więc... Kolejna nagroda. Dla najlepszego aktora w filmie Black Christmas wędruje do Jakuba Wolskiego! A więc ostatni film. Niestety Jakuba Wolskiego też dzisiaj z nami nie ma. Wydaje mi się trochę dziwnie, bo wszystkie dzieci wyglądają na szczęśliwe, ale jest jedna rodzina, która się tak dziwi. Zaraz się ładnie słyszała. Dobrze, zrobimy to. To oni to Black Santa Skutantas. A jednak jest na to jeden sposób, ja? Byśmy zmienić ja głosem. Musimy ich zniszczyć tęczą, która jest tu. A więc kolejna nagroda trafia do Igora Święczyńskiego za film Zdjęcie. No, był on najlepszym aktorem w tym filmie. Ale jak możecie się domyśleć, jego również z nami dzisiaj nie ma, więc... No dobrze, no to co będziemy ci dzisiaj robić? Co będziemy dzisiaj pisać? No dobrze, to z domu ci te adresy i tyle programy te zdjęcia. O, mam! O! Jest! Jest! Ej, pokażcie te zdjęcia na chwilę. Czy nie zgadzają wam się jakieś dziwne? A że one nam coś podpowiedzą. Dobra, wymarzę. Tutaj, tutaj. A już wiem co! Tu pisze sierociniec. Że razem z nim jeszcze były przyjęte dwie siostry. Aha, roz... No i co? Powiedz nam więcej. Powiedziała pani więcej czy nie? A więc następna nagroda trafia do Igora Pańskiego za bycie najlepszym aktorem w filmie Skradziona na szyjni. Proszę, przechodzimy do ogonu. Cześć, proszę Państwa, pogadać na temat tej kradzieży. Kupiłem bardzo dużo pieniędzy. Ale przecież modelki dużo zarabiają, przecież nie są aż takie biedne. No to ja akurat co? Tawany. A czy ta osoba nie przypomina panią kogoś? Ale gdzie oni są? Razem coś, zobaczcie! Co to jest? Auto! Musimy sprawdzić ich domy i gdzie mieszkają, na jakiej ulicy. Udawać, że jest się związany, macie to jest ustać. Okej, no teraz damy wyróżnienia. A więc pierwsze wyróżnienie dla... Wyróżnienie dla Weroniki Petrykowskiej za udział w filmie Fake News. Tak, właśnie dla ten film
Dajmy ci wyróżnienie, proszę bardzo. A więc następne wyróżnienie leci do Pauliny Sobczyk. Wyróżnienie za udział w filmie Hospital. Jest tutaj z nami Paulina Sobczyk. Jestem. A więc chciałbym wyróżnić pracę aktorską Pauliny Sobczyk w tym filmie. Była naprawdę wyróżniona. Dziękuję. Proszę bardzo. Kolejne wyróżnienie leci do Kamrysi Domańskiej za udział w filmie Wyróżnienie, znaczy za udział w filmie And I Biuro Śledcze, hashtag 2. Następne wyróżnienie leci do Igora Sosa za film Western Story, czyli dla mnie. Ja bardzo podziękuję za to wyróżnienie. Bardzo dziękuję, że zostałem wyróżniona w tym filmie. Okej, okay, przechodzimy dalej. Dla mnie. A więc chcieliśmy wyróżnić następną osobę, która brała udział w tym filmie. Kim jest Oleg Buralczyk, bo on też brał udział w tym filmie i też został wyróżniony. Bardzo mi gratulacje. No niestety, nie ma ludzi z nami. A więc przechodzimy do następnego wyróżnienia dla Ali Pleczkowskiej. Została wyróżniona za aktorowanie w filmie Portal. Tak wygląda to wyróżnienie. Następna osoba jest to Kamil Kucharczyk, który został wyróżniony w filmie Fake News. Był tam... Nie Fake News. No wiesz, wychodzisz teraz, Weronika? A więc Kamil dostał wyróżnienie za film Poszukiwacza Magicznego Kielicha. Tak wygląda jego wyróżnienie. Także następna osoba jest to Ania Pleczkowska. Została wyróżniona za film Jesteśmy Tutaj. No nawet nie musimy opowiadać tej grze, kto jest tym, bo była świetna. Tak? A więc następna osoba, która została wyróżniona tym razem w filmie Zdjęcie, była to Martyna Mączyńska. Tak wygląda jej wyróżnienie. Proszę bardzo, składamy dalej. Niestety też nie mieliśmy się tutaj z nami. Dziękujemy jej bardzo. Do której leci wyróżnienie? Jest to Klaudia Wójcik. I dostaje wyróżnienie za udział w filmie Opiekunowie. Tak wygląda jej wyróżnienie. Następną osobą, która dostaje wyróżnienie, jest Igor Świerczyński. Zagrał on w filmie Testament Dziadka i właśnie za zagranie w tym filmie dostał wyróżnienie. Jeśli nie oglądaliście tego filmu, to musicie go obejrzeć i zobaczyć jego grę aktorską. A więc następne wyróżnienie jest dla Kuby Wolskiego za zagranie w filmie Portal. A więc następną osobą, która dostaje wyróżnienie, jest Igor Pajęcki. Dostał on wyróżnienie za zagranie w filmie Zdjęcie. Chcieliśmy zakończyć ten sezon właśnie naszego mini TV. Był to rok 2017-2018. Myślę, że wszyscy się tutaj bardzo dobrze bawiliśmy. To, że to nas tak mało, ale to chyba wina meczu Polska-Senegal, więc wiemy, czyja to wina. Brawo! Klas. No, kręcimy vlog. Jest to vlog z rozdania nagród. Mamy tutaj Paulinę, tak. Mamy tutaj też Weronikę. Witamy w dzisiejszym vlogu ze zdaniem tak. Jest tak zwany... mamy tutaj też prowadzoną w naszym vlogu. Tak, pochwal się, co dostałaś? Ja dostałam czekoladę. Wow.